jeżeli ktoś postanawia się wziąć, niech zanim to zrobi, zdaje sobie sprawę ze wszystkiego, co może się z tym wiązać. Nie potrafiłem jakoś normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Ja otaczałem się tylko ludźmi i biorącymi. No. Szukałem wrażeń na w jakikolwiek sposób. Przychodzi do nas później człowiek dorosły, natomiast na poziomie jakby rozwoju emocjonalnego przypomina czasami dziecko 13, 12, 14-letnie. Tak? Płakałem bez powodu, w ogóle czułem się totalnie bezradny wobec świata. Osoby, które kończą leczenie, 80% ludzi, którzy kończy, zaczyna wracać do nogi. Problemem jest to, że nie do końca pacjenci często wiedzą, co brali. Ważne jest, żeby ją zostawić. Żeby mogła ponieść konsekwencje swoich decyzji, nie? You'll find the truth. To, że te środki znajdują sobie pole do działania, wynika, myślę, że z wielu czynników. Też takich, że no, też zmienia się trochę nasz rytm cywilizacyjny, zaczynamy żyć w coraz większym tempie. Jeśli byśmy odpalili teraz telewizor, to 80% reklam poza alkoholem i środkami na potencję, to są środki, które nam mają poprawiać nastrój. Tak? I to są reklamy skierowane do dorosłych, więc trochę tak spójrzmy na to w ten sposób, że jeśli świat dorosłych szuka coraz bardziej i coraz częściej preparatów, które, no nie wiem, smutna pani gdzieś tam siedzi w biurze, nagle bierze jakiś tam, nie będę tutaj reklamował, środek i potem z radością przerzuca te papiery, tak? Czy z radością z mopem śmiga po mieszkaniu. To jest też taki sygnał, który młodzi ludzie dostają dość wcześnie, że w momencie, kiedy, no nie wiem, coś nam się dzieje, nie mamy na coś ochoty, jest nam smutno, czy nie mamy energii, to będzie coś, jakiś preparat, który jak przyjmiemy, to spowoduje, że będzie dużo lepiej. Że oczywiście jeszcze w reklamie jest to przerysowane w dużym stopniu. I myślę, że to są takie sygnały, które gdzieś tam docierają do tego człowieka, szczególnie młodego, który no, chłonie to wszystko. Że w momencie, kiedy jest mi źle, to mogę bardzo szybko, nie pracując nad tym, spowodować, żeby mi było lepiej. A niewątpliwie tego typu środki należą do tej grupy, tak? No bo to nie jest tak, że łykamy tabletkę, wciągamy proszek, czy palimy jakąś substancję i musimy, nie wiem, wiele godzin czekać, tak? To jest kwestia chwili czasem. Powiedziałbym, że sytuacja z dopalaczami w Polsce jest o tyle nieciekawa, że ludzie mają ogromne motywacje, żeby właściwie po nie sięgać. To znaczy, że biorąc pod uwagę, jak są młodzi ludzie zwłaszcza represjonowani za posiadanie czy właśnie nabywanie nawet drobnych ilości tradycyjnych, lepiej przebadanych i często mniej niebezpiecznych narkotyków, skłania właśnie ludzi do eksperymentowania. Więc teraz mamy już problem z ogromną dostępnością i takim nasyceniem rynku, że te substancje są tutaj na stałe i prawdopodobnie się zadomowiły i szybko się ich nie pozbędziemy. Także ta sytuacja na pewno nie jest rozwiązana. W połowie zeszłego roku, czyli w lecie 2018 roku, polskie prawo narkotykowe zostało znowelizowane w taki sposób, że posiadanie czy rozprowadzanie, dystrybucja nowych substancji psychoaktywnych właściwie jest traktowana tak samo jak posiadanie czy dystrybucja narkotyków. Ja mam z tym zasadniczy problem, bo wydaje mi się, że to jest prawo, które uderzy przede wszystkim w użytkowników i karanie ich, bo przecież to już jest w tej chwili przestępstwem, nie przyniesie niczego dobrego. Rozumiem, że duży niepokój naszych ustawodawców powodowała wzrastająca liczba zatruć, a wręcz zgonów po zażyciu tak zwanych dopalaczy. Natomiast zastanawiam się, jak sobie ustawodawca wyobraża sytuację po tej nowelizacji, bo przecież oczywistym dla mnie jest, że osoba, której przytrafi się takie zatrucie, która będzie w bardzo poważnym stanie, teraz dopiero będzie się podwójnie zastanawiała, czy wezwać pogotowie, jeśli w ogóle jest w stanie to zrobić, lub osoby dookoła, które być może uczestniczyły w tym samym przestępstwie, będą bardzo poważnie zastanawiały się, czy wezwać jakąś pomoc, co może doprowadzić tylko według mnie do nasilenia takich sytuacji, do wzrostu, nie daj Boże, zgonów. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadza artykuł 62b, który mówi o tym, że za posiadanie nowych substancji psychoaktywnych grozi kara grzywny. Jeżeli przedmiotem tego czynu jest znaczna ilość substancji psychoaktywnych, wówczas podlega się karze grzywny, karze ograniczenia wolności i karze pozbawienia wolności do lat 3.
I podobnie tak jak w przypadku tradycyjnych narkotyków, istnieje również przepis, który mówi o posiadaniu nieznacznych ilości nowych substancji psychoaktywnych. Wówczas prokurator może umorzyć postępowanie, kiedy właśnie mamy do czynienia z nieznaczną ilością, gdy okoliczności czynu na to wskazują, prokurator może takie postępowanie umorzyć. W momencie, kiedy pojawiły się nowe substancje psychoaktywne, część osób doszło do wniosku, że no zaraz, ale przecież tych substancji jest zbyt dużo. My nie jesteśmy, jest, nie wiem, 80-90 substancji rocznie, potem było 100 substancji rocznie. Nie jesteśmy w stanie nadążyć z tymi formami kontroli. Trzeba wypracować inne mechanizmy, bo wiadomo, że będzie modyfikowana struktura, a drobne modyfikacje struktury powodują to, że substancja wypada z naszego systemu kontroli. Tak? W związku z tym zaczęto stosować tak zwane rozwiązania generyczne, czyli odejście od listy substancji kontrolowanych, wymienionych indywidualnie i przejście na grupowy sposób definiowania tych substancji. I często prawnicy zarzucają rozwiązaniom generycznym to, że one nie są, że one nie określają dokładnie, które substancje są definiowane. Natomiast jeżeli część rozwiązań generycznych stosowanych w różnych krajach bardzo precyzyjnie określa struktury chemiczne, które są kontrolowane, tylko zamiast wymieniać 100 substancji, one są zdefiniowane pod kątem zmian w podstawowej grupie, które podlegają kontroli, w ten sposób nie wymagają tak częstych modyfikacji prawa. Zmiana prawa generalnie pogorszyła sytuację, to znaczy, że teraz straciliśmy nawet jakąś namiastkę kontroli nad rynkiem tych substancji. Co prawda niektóre sklepy w internecie nadal funkcjonują, ale to już jest zupełnie nielegalne. Klienci jakby stracili też no, część takich rynkowych narzędzi nacisku. Jest coraz bardziej się ta kwestia właśnie dopalaczy przenosi do czarnej strefy, na czarny rynek i po prostu do przestępczości zorganizowanej, nad którą żaden moderator na forum nie ma kontroli i nie można nikogo ostrzec i nie będziemy niedługo w ogóle wiedzieć, skąd się te substancje biorą, gdzie się pojawiają, kto je zażywa i gdzie i dlaczego tak naprawdę. Rozumiem to, że każdy chce próbować. Ja jakby nie ganię tego, bo uważam, że wszystko jest po coś, żeby tego próbować i jakby, ale żeby robić to z głową, żeby ponosić odpowiedzialność za swoje czyny. Jeżeli ktoś postanawia się wziąć, niech zanim to zrobi, zdaje sobie sprawę ze wszystkiego, co może się z tym wiązać. Z konsekwencjami prawnymi, z karą finansową, z utratą życia, z utratą zdrowia. Niech ta osoba ma świadomość tego, że od momentu, kiedy cokolwiek weźmie, czy to jest pierwszy, drugi raz, ona już nie cofnie. Zmienia się relacja tego młodego człowieka z otoczeniem i to tak w takim szerokim tego słowa znaczeniu. I rodziny, czyli tego najbliższego środowiska, ale też rówieśników. Tak? Często też te osoby młode, które no, mają jakieś zajawki, jakieś hobby, jakiś to sport, czy muzyka, czy cokolwiek. Jednym z takich pierwszych efektów jest to, że na rzecz czasu spędzonego z danym środkiem rezygnują z takich rzeczy, które wcześniej były przyjemnościami. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że okej, no to nie jest nic strasznego, nie wiem, grałeś w piłkę, nie grasz w piłkę, teraz nie wiem, imprezujesz co tydzień zamiast jeździć na treningi czy na mecze, no ale biorąc pod uwagę człowieka, który wchodzi w świat, wchodzi w życie i zaczyna się kształtować jako, nie wiem, ten członek naszego społeczeństwa, no to na tym etapie rezygnowanie z tych rzeczy, które nas ubogacają, jest już dużą stratą, uważam, która potem zaprocentuje jeszcze bardziej w życiu dorosłym, więc chociażby takie drobne elementy, które na początku zbierane, powodują, że po kilkunastu miesiącach czy latach przyjmowania takiego środka okazuje się, że jest pustka wokół nas. No i w naszym życiu i wśród naszych bliskich, tak? Że zostają tylko ci, którzy nas kochają tak naprawdę, czyli często są to rodzice, a cały ten świat, który wcześniej nas napędzał, już nie istnieje. W społeczności terapeutycznej uzależnienie traktuje się jako objaw, czyli można powiedzieć rezultat innych trudności człowieka, więc jakby nie skupiamy się to tylko stricte na uzależnieniu, tak? Też, ale w dużej mierze na przyczynach tego uzależnienia. Uzależnienie czemuś służy, czyli ma jakąś konkretną funkcję, która dla tego pacjenta jest ważna, tak? Więc jakby są osoby na przykład z niskim bardzo poczuciem własnej wartości, tak? Są osoby, które mają problem z otwarciem się w grupie i z samopoczuciem wśród ludzi. Są osoby z trudnością w budowaniu relacji.
Jest bardzo wiele osób, tak mogłabym powiedzieć, straumatyzowanych po licznych traumach i trudnych przejściach. Także to uzależnienie służy bardzo różnym rzeczom. Tak? Od odcięcia się od uczuć, czyli jako tako swego rodzaju ucieczką, do nie wiem, też dostarczania przyjemności. Tak? Jakby z racji tego, że jest bardzo różni ludzie tutaj trafiają, to nie wydaje mi się, żeby była jakaś jednoznaczna odpowiedź na to pytanie. Moje problemy zaczęły się zanim ja zaczęłam brać narkotyki, bo już jako dziecko miałam problemy. Ja jeszcze oprócz tego, że jestem uzależniona, mam zaburzenia odżywiania, także to wszystko już się zaczęło, jak ja miałam 12 lat, już uciekałam w to jedzenie, jakieś ostre diety, głodziłam się na zmianę. Wiecie, to też jest regulowanie sobie uczuć, nie? Te narkotyki jakby pojawiły się później i też kiedy miałam takie krótkie okresy abstynencji, to ja potrafiłam sobie z najprostszej czynności, takiej zwykłej, zrobić coś, czym regulowałam sobie emocje, czyli no nie wiem, zaczynałam na przykład biegać, zaczynałam uprawiać sport, przestawałam brać, zaczynałam uprawiać sport, to biegałam tak, że no na przykład już obsesyjnie, nie? Że po prostu wciąż o tym myślałam, że dzisiaj powinno zrobić trening, albo to tak samo z siłownią było, nie? Albo z dietą, na przykład kontrolowanie jedzenia, przypuśćmy, takie obsesyjne liczenie kalorii, czy zdrowe odżywianie, nie? Że tam patrzenie bez przerwy na skład, no to jest wszystko jakby z podobnych mechanizmów, nie? Mogę powiedzieć, że na pewno do ośrodka częściej trafiają mężczyźni. Ale to wydaje mi się nie jest jakby do końca odzwierciedlenie tego, ile osób zażywa substancje psychoaktywne, jeśli chodzi o płeć. Dlatego, że jeśli chodzi o kobiety korzystające z leczenia, to jest bardzo dużo innych ograniczeń, które mogłyby tą liczbę w jakiś sposób zaburzać. To znaczy, po pierwsze, myślę sobie, że społeczne przyzwolenie na branie różnych substancji psychoaktywnych przez kobiety jest mimo wszystko trochę mniejsze niż w przypadku mężczyzn. Po drugie, kobiety często mają większą trudność z przyznaniem się do uzależnienia same przed sobą, a tym bardziej skorzystania z pomocy. Po trzecie, no też często mają takie ograniczenia jak na przykład dzieci. Jednak wydaje mi się, że to też jest tak, że rzadziej trafiają na leczenie. Także na pewno jest więcej mężczyzn w społeczności, zdecydowanie więcej mężczyzn niż kobiet. Nie wydaje mi się jednak, żeby proporcja między uzależnionymi mężczyznami i kobietami była aż taka, jak to wygląda, jeśli chodzi o leczenie. Ja mam także narkotyki wszelkiego rodzaju, w sumie każdy nie jeden. No nie? Czy to jest alkohol, bo alkohol też jest narkotykiem. No nie? Też wpływa na świadomość i na percepcję w sumie tego, jak my patrzymy na świat, no nie? I każda jedna ta substancja wpływa na każdy aspekt naszego życia. Ona dosłownie niszczy dosłownie wszystko, no nie? Ja miałem duże problemy w rodzinie, problemy ze swoją seksualnością, z kobietami. Nie potrafiłem jakoś normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Ja otaczałem się tylko ludźmi biorącymi, no nie? I nie miałem jakoś normalnych, zdrowych relacji i ten. No jakoś dużo mi dawała ta substancja, no nie? Bo ona mi zastępowała w zasadzie wszystko, no nie? Nie potrzebowałem miłości, nie potrzebowałem seksu. To po prostu dawało mi wszystko. No to co można sobie wyobrazić, to jakie ma potrzeby normalny człowiek, to mi właśnie dawała substancja, mefedron czy syntetyczna marihuana, no nie? Szukałem wrażeń w jakikolwiek sposób, żeby po prostu oderwać się od rzeczywistości, nawet jeżeli nie było to przyjemne, ale zmieniało świadomość i to był w sumie główny powód, też dla zabicia nudy w sumie. Wyobraźmy sobie człowieka młodego, który lat ma 12, jak zaczyna zażywać narkotyki czy dopalacze, no to cały okres dorastania jest zaburzony, ponieważ jego radzenie sobie z emocjami jest mocno zależne od zażywanych substancji. W związku z tym przychodzi do nas później człowiek dorosły, natomiast na poziomie jakby rozwoju emocjonalnego przypomina czasami dziecko 13, 12, 14-letnie, tak? Czyli gdzieś ten rozwój emocjonalny został zachwiany i zaburzony, tak? To dodatkowo utrudnia później. Zdawało mi to w sensie tak, pierwsze początkowe kilkanaście takich opakowań było dobrze, ale później to po prostu brałem z takiego powodu, że już musiałem, ale nie dawało to nic po prostu, nic, nie. Czyli po prostu czułeś taki wewnętrzny przymus, że... Przymus, że muszę po prostu. Coś, co mi nie daje, ale muszę to po prostu wziąć. Nie da mi to coś, ale muszę to wziąć. To znaczy, ja myślę, że przyjechałem w ostatnim momencie, bo to jest... Przyjechałem po prostu z ulicy. To jest mój 10. ośrodek.
10? Tak, znaczy 10 próba leczenia w sobie, bo w innych ośrodkach byłem po kilka razy. Mhm. I jeśli miałbym coś zmienić, to znajomych, zdecydowanie znajomych, bo to właściwie od tego, z jakimi znajomymi przebywałem się zaczęło, bo gdybym miał innych, to być może dowiedziałbym się o tym, że takie substancje istnieją dużo później, gdzie miałbym już może trochę bardziej poukładane w głowie i byłbym bardziej świadomy konsekwencji, jakie mogą mnie czekać, jeśli zacznę. Codzień nie była impreza. To było straszne. Powiem szczerze, że ze 3 miesiące od tego wydarzenia, od tego pół roku, w którym był ten efedron sprzedawany i tak dalej, ze 3 miesiące powracałem do siebie. W sensie moja psychika i w ogóle moje emocje były tak niestabilne po tych ciągach mefedronowych. Poradziłem sobie jakoś bez żadnego psychiatry i leków, ale naprawdę były takie momenty, że płakałem bez powodu. W ogóle czułem się totalnie bezradny wobec świata, bardzo zdołowany. Depresja naprawdę na hardkorowym poziomie. Może jeszcze nie takim, żeby się wieszać, ale już takim blisko. No dokładnie, to jest raz, że jest ciężkie. Dwa, osoby, które kończą leczenie, 80% ludzi, którzy kończy, zaczyna z powrotem wracać do nałogu. Wiesz, wiele osób się przewija też przez ośrodki, które na początku wydaje się, że to jest fajne i łatwe, ale tutaj przede wszystkim trzeba być uczciwym. Uczciwym wobec siebie i innych. Jeżeli jesteś uczciwy, przestrzegasz zasad, uczysz się siebie, uczysz się doświadczać pracy, samokontroli, poznajesz mechanizmy, rozwijasz siebie w sposób trzeźwy, no to powiem ci, jest duża szansa, że jest człowiek w stanie później być trzeźwy. No wydaje mi się, że sporo jest takich trudności, które nas stręczają dopalacze. Po pierwsze pod kątem właśnie radzenia sobie z emocjami, tak? Po drugie, też jeśli chodzi o same dopalacze, to wydaje mi się, że trochę problemem jest to, że nie do końca pacjenci często wiedzą, co brali. No jakby też do nas przyjeżdżają już ludzie, którzy się w jakiś sposób są odtruci, tak? No myślę, że dużo więcej trudności nas stręcza w szpitalach, gdzie nie wiadomo często, co zrobić i jak zareagować, żeby komuś pomóc, tak? No też są dość specyficzne głody, też mi się wydaje, tak? Trochę inaczej jednak te substancje działają, często dużo silniej niż tradycyjne narkotyki w dużo krótszym czasie. No i też w związku z tym fizjologicznie to jakby później wpływa. Może tak, nie jest to do końca moje doświadczenie, tylko mogę się odnieść do tego, co słyszę od swoich starszych kolegów, w sensie dłużej pracujących ode mnie, że zupełnie inaczej jakby zachowywali się ludzie w leczeniu, inaczej wyglądała społeczność terapeutyczna, jakby, nie wiem, kiedy zaczynał Monar powstawać, a inaczej jest teraz, tak? Ze względu właśnie na scenę narkotykową, na zmianę substancji, które zażywają młodzi ludzie i na inicjację, która jest dużo wcześniejsza niż była dawniej, tak? Więc no my musimy też bardzo dopasowywać formy leczenia do tego, jak wygląda scena narkotykowa i dopalaczowa obecnie, tak? W takim sensie, że w tych tradycyjnych narkotykach też tych rozpoznań chorób psychicznych było zdecydowanie mniej niż teraz, tak? Na przykład. Stąd takie zapotrzebowanie na ośrodki z podwójną diagnozą. Jakby jedyną skuteczną metodą na to, żeby ktoś zaczął się leczyć, jest to, żeby ta osoba sama chciała to zrobić, nie? I często jest tak, że się musi wydarzyć bardzo wiele złych rzeczy, żeby ktoś poczuł, że tego chce, nie? Na przykład tak było w moim przypadku, że takie rozmowy, czy tam gdzieś tam czasami, no można zobaczyć w internecie jakieś ostrzeżenia o tym, że to jest złe, że się można uzależnić i dopalacze są złe i tak dalej, ale to jest coś takiego, że dopóki sam się tego nie poczujesz, się nie przewrócisz, to na przykład na mnie to nie działało, nie? Musiałam kilka razy sięgnąć dna, żeby się odbić od niego. Z czasem zaczęło się to robić tak, że te stany jak gdyby po dopalaczach wpływały na moje życie osobiste, czyli jest utrata samokontroli, nałogi, różnego rodzaju utrata firmy, rodziny. I to wiesz, to co zbudowałem kiedyś, potem straciłem i znowu odbudowałem przez dopalacze. Może dlatego, że był łatwiej dostępny też, straciłem po raz kolejny. Przyłapać mnie, gdy mnie przyłapali, ale
wydaje mi się, że jakieś tam podejrzenia były, że coś biorę, bo ponieważ potrafiłem kilkanaście godzin stać przed klatką, po prostu wychodzić, takie różne agresja była w domu, słowna, fizyczna trochę. No wydaje mi się, że coś tam było podejrzewane, ale nigdy wprost nie było mi to mówione, tak? Nigdy nie było mi to powiedziane, Daniel, słuchaj, bierzesz coś, czy coś takiego, nie, nigdy wprost nie było mi to przedstawione. Bo często jest tak, że rodziny, nie mając świadomości, nie wiedząc, jak sobie radzić z taką osobą, po prostu no, przychodzi taki narkoman syn, którego ona kocha, matka na przykład, nie, naćpany, i ona, wiesz, zamiast zareagować, tak jak powinna, to ona na przykład pościeli mu łóżko, wykąpie go na przykład, nie. On w ogóle nie poczuje konsekwencji tego, co zrobił, no bo ona to wszystko za niego jakby, ona tam poskłada, posprząta po nim, nie. A właśnie chodzi o to, że najważniejsze dla takiej osoby jest to, żeby ona poczuła konsekwencje tego, co robi, nie. I chociaż to jest bardzo trudne dla bliskich takiej osoby, to właśnie ważne jest, no żeby ją zostawić, żeby mogła ponieść konsekwencje swoich decyzji, nie? I chociaż no to jest masakra w ogóle, moi rodzice nie umieli tego zrobić.